Elo, kolarskie wariaty, jak widzicie, rama gravelowego Fingrego jest już pomalowana. Jak widać, na szczęście udało mi się. Niestety efekt nie jest taki w 100% jakby mi odpowiadał, ale na szczęście udało mi się naprawić tą oto część. Niestety z racji tego, że malowałem pod chmurką, no to jakieś tam gówna się niestety wpakowały w lakier, ale niestety no... Nie można mieć wszystkiego. Jakbym miał profesjonalne miejsce do malowania, lakierowania, no to by było już mega pięknie to wyglądało. Też nie jestem zadowolony z klaru, z podkładu, znaczy z lakieru bezbarwnego, tylko jakiś szajs tak naprawdę kupiłem. No i tak generalnie nie za bardzo pięknie to pokrył całą ramę, no ale niestety nie można oczekiwać wszystkiego. Następnym razem kupię sobie lepszy klar. Tak więc dzisiaj jest wielki dzień, ponieważ zaczniemy składać Fingrego. No niestety też jest taka sprawa, że jeszcze mam niepomalowany widelec, bo z nim się stało to samo co z ramą, więc no na to będzie trzeba poczekać, też z tego względu, że chcę, żeby był żółty, a nie żeby był w innym kolorze. No i jeszcze, no i z racji tego nie mam lakieru, muszę sobie kupić lakier taki, żeby idealnie pasował do tego koloru, no może tak niezbyt idealnie, bo akurat tu będzie wcięcie przez stery, więc można to jak troszkę oszukać, ale jak widzicie, nie wybrałem tych kolorów przypadkowo. Na początku myślałem, że zrobię jakiś bajerancki kolor, wiecie, w takich kolorach pasujących do loga mojego kanału, które to logo może nie jest zbytnio jakoś wyrafinowane, ale mnie się podoba. I podoba mi się to połączenie koloru złotego i fioletowego. Ale niestety przyszła wojna. Pojawili się ruscy orkowie, kacapowie, którzy mordują biednych Ukraińców, więc pomyślałem, że no to będzie dobra okazja, żeby jakoś oddać hołd temu biednemu, gnębionemu narodowi. Tak więc pomyślałem, że to połączenie będzie jak najbardziej pasujące do naszych niestety smutnych czasów. No a teraz przejdźmy już do składania Fingrego Gravela. Zacznę oczywiście z racji tego, że jeszcze widelca nie mam. Zaczniemy od takich różnych rzeczy, które mogę złożyć no bez widelca. Czyli na pewno zamontujemy stery. Tutaj próbujemy zamontować suport, bo w sumie tu jest wbijany. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. I jeszcze założymy sobie opony na koła. No i może jeszcze coś w tej części zrobimy. Także jedziemy. A oto i rura sterowa. A oto i stery. A oto i przyrząd, dzięki któremu zamontujemy stery. Już pokazywałem, jak się montuje stery, także no jedziemy z tym po prostu. Z racji tego, że widelec jeszcze jest niepomalowany, także na tym zakończymy tutaj ze sterami zabawę. Tu powinien być mechanizm, dzięki któremu możemy odblokować albo zablokować kierownicę. Jest to bardzo banalny mechanizm. Po prostu tutaj mamy miejsce na taką wajchę. Tutaj jest taka śrubka z taką dziurką. Tutaj mamy taki mimośród. Chyba to tak się nazywa. No i z drugiej strony mamy jeszcze podkładkę, czyli mniej więcej to będzie wyglądało tak. Ale z racji tego, że jeszcze nie pomalowałem tego tak, żeby to miało ręce i nogi, to pozwólcie, że na razie to zostawimy i na razie nie będziemy tego montować. Support. Nasza genialna myśl techniczna z Rometa wymyśliła, że tutaj będzie support pijany, bo pewnie dawniej czegoś takiego nie było, więc no troszkę jest problem. No,
jakby to był taki zwykły Pressfit Hollow, taki, takie tam, no to spoko, wbijemy jedną miskę, wbijemy drugą miskę, no i nie ma problemu. Tylko problem jest taki, że tutaj mamy coś takiego, czyli mamy support na kwadrat, no, upgrade Vigrego Gravela. Więc no, problem jest taki, że no, dość ciężko będzie coś takiego wbić. Na szczęście trochę się przygotowałem i mam plan, jak to zrobimy. Po pierwsze, wbijemy sobie jedną miskę. Generalnie to powinno się dać jakoś ściągnąć. O, nawet łatwo poszło. Więc wbijemy sobie tę oto miseczkę, która jest wykonana z plastiku. No trudno. Nie będę na nim wygrywał żadnych wielkich turów. Też się zastanawiam, czy to gówno nie będzie mi przeszkadzało. Pewnie tak. Będzie trzeba to jeszcze poprawić fabrykę, więc tutaj jeszcze trzeba będzie troszkę się namęczyć z tym. Mam nadzieję, że to nie zajmie mi nieskończoną ilość czasu. Więc generalnie plan jest taki. Bijemy miski. Najpierw to usuniemy, to gówno. Z drugiej strony chyba nie powinno przeszkadzać, ale to trzeba usunąć. Później wbijemy sobie miski. Później wsadzimy. Kurde. Mam nadzieję, że to będzie działało. Później wsadzimy sobie to tutaj. Będzie genialnie. Następnie przejdziemy sobie do drugiej strony. Następnie wsadzimy sobie drugą miskę. Po czym wsadzimy sobie mnóstwo takich podkładek, dzięki czemu zrobi nam się takie coś tutaj, takiego wielkiego. A następnie weźmiemy sobie tę oto śrubkę do korby. To zrobimy tak. Przykręcimy śrubeczkę i będziemy kręcić do momentu, aż cała miska nam nie wejdzie. Jestem genialny, co nie? No, generalnie to nie ja to wymyśliłem, ale no, trzeba sobie jakoś radzić. Jakoś by się udało usunąć to gówno. Jak to zrobiłem, po prostu to wierciłem, wierciłem, dłubałem, tu w końcu mi się udało to jakoś uciąć. Nieważne, ale jeśli spotkam gościa, który to zrobił, to mu ręce powyrywam. Bo naprawdę, żeby taką chałturę zrobić, to jest naprawdę obłęd. A dowalmy jeszcze smaru, co tam. Oczywiście mógłbym to zrobić praską, ale to jest support wbijany, także użyjemy do tego młotka. No bo trzeba go wbić. No i jeszcze raz musiałam poprawiać. Człowieku, jak można było tak to zostawić? Co, myślałeś, że nikt tutaj nie będzie zaglądał? Błąd. Ja zaglądałem. No i mam nadzieję, że tym razem już wejdzie. Mam więc nadzieję, że tym razem uda się to wszystko wprasować, wbić. Czy jak to nazywają? Mnie to już denerwuje, szczerze powiedziawszy. Ile się trzeba namęczyć ze zwykłym supportem? To nie jest żaden Pressfit, nic nowoczesnego. To jest trochę inny kwadrat. Tu się okazuje, że zabawy jest naprawdę multum. Ale w końcu wchodzi. Przynajmniej mi się wydaje, że wchodzi. I jak zauważyliście, nie ma tutaj supportu. Czemu? Dlaczego tego nie zrobiłeś? Przecież w teorii to było takie proste. No, w teorii to było proste. Praktyka okazała się inna. Po prostu mądrzy ludzie z Rometa, z czasów PRL-u, zrobili, moim zdaniem, dziadowski support. Ta rura, nie wiem z jakich przyczyn, pomimo tego, że ma 40 mm średnicy, nie wchodzi tutaj dobrze ten support, który mam. Ewentualnie ten support, który mam, jest do dupy. A jak on wygląda po walce?
Wygląda tak. Pozwólcie, że tej drugiej miski nie będę ściągał, ponieważ nie chce mi się, już nie mam siły z tym się bawić. Pewnie się zastanawiacie, gdzie jest ta część. Ta część gdzieś poleciała i też nie wiem, gdzie jest, i mam to serdecznie gdzieś. Także, drogie mordy, cóż to się stało? Otóż, gdy wcisnąłem, jakimś cudem udało mi się wcisnąć, bo nie wiem, czy zauważyliście, było to cholernie trudne. I jakimś cudem udało mi się wcisnąć jedną miskę. I próbowałem wcisnąć drugą miskę. Problem jest taki, że nie wiem, czy zauważyliście, ale w tej misce czegoś brakuje. Brakuje tego wypełnienia. I no, po prostu łożysko wycisnęło sobie ten kawałek plastiku. W związku z tym to się nadaje już do wyrzucenia. A tak, poza tym, to cały suport też się nadaje do wyrzucenia, ponieważ te łożyska, no, sprawiają wrażenie, jakby przyjechały z kilkadziesiąt tysięcy kilometrów. Dlaczego tak się stało? Ponieważ gdy miska wchodziła do środka, ścieśniała się. A że to jest ściśliwe, a łożysko nie za bardzo jest ściśliwe, no to naciskało na łożysko, a w łożysku kuleczki miały zwiększone tarcie, no po prostu były ściśnięte. W związku z tym po prostu łożyska się uszkodziły. Także, drogie mordy, nie kupujcie tego gówna i nie kupujcie Rometu Wigry, bo to jest straszny syf i to będzie mój pierwszy i ostatni rower Wigry w mojej karierze, bo naprawdę mam tego roweru już po dziurki w nosie. Więc co ja tu zrobię? No i zostało mi mniej opcji. Pomyślałem, że ten super będzie fajny, wcisnę sepek i będzie gotowe, ale nie. Tak, więc jaką mam opcję? Mogę jeszcze zastosować tą tuleję. Tylko problem jest taki, że jak sobie mierzyłem, to okazało się, że długość tej rury to 70 mm. A powinno być 68, tak teoretycznie. Więc stwierdzam, że no chyba mam dwie opcje teraz. Albo wrócić do klinu, a nie chcę tego robić. A druga opcja to po prostu kupić suport wbijany z łożyskami na wianuszkach. No i z osią na kwadrat. A chciałem tego uniknąć, bo to jest naprawdę gówniany suport. Także, drogie mordy, no fajna sprawa. Ale niestety jeszcze trzeba będzie poczekać. Dobra rzecz jest taka, że na szczęście udało mi się już pomalować widelec, więc rower będzie w całej okazałości. Zła rzecz przy okazji wypijania tego suportu, jak już go wcisnąłem, jak już to wszystko szlak trafił, niestety trzeba było użyć dość dużej siły. W związku z tym mój piękny lakier, którego tak ciężko nanosiłem, którego musiałem nanieść dwa razy, okazało się, że będę musiał nanieść już trzeci raz, ponieważ w tych oto miejscach się uszkodziło. Ja już tutaj tak zaprawki porobiłem, teraz to będę musiał jakoś papierem ściernym to przetrzeć, żeby było równiutko i później to zamalować. Mam nadzieję, że będzie to dobrze wyglądało. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o kolejną piękną katastrofę. To tak inaczej nie można tego nazwać. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do następnego razu. Jeździcie dużo na rowerkach, oglądajcie moje filmy, subskrybujcie kanał. Na razie, trzymajcie się i do następnego razu. Hej!